Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy takie przepiękne zapewnienie Pana Jezusa. Oto ja będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ja myślę, że gdy spotyka się człowieka, o którym myślimy sobie, mógłbym go pokochać, mogłabym go pokochać, to wpierw przecież rodzą się takie wielkie pytania. Czy ten ktoś będzie blisko mnie, wtedy, kiedy będę go potrzebował? Czy zdecyduje się, żeby przeżyć ze mną życie? Czy obieca mi, że mnie nigdy nie opuści? Bo miłość bardzo potrzebuje takiego zapewnienia. Związek potrzebuje bardzo takiej pewności. Ten człowiek zadedykował mi swoje życie i postanowił, że będzie ze mną i że będzie blisko już zawsze. I Jezus to rozumie. Dlatego Jezus mówi do mnie, do ciebie, do każdego z nas: oto ja będę z wami przez wszystkie dni. I tylko On może złożyć takie zapewnienie, którego nie składa żaden człowiek. Tylko On może powiedzieć: nie będę z tobą aż do śmierci. Będę z tobą aż po wieczność. Będę z tobą także o krok po śmierć i długo, długo, jeśli w ogóle ta kategoria odnosi się do wieczności, długo, długo później, przez całe wieczności będę z tobą, tak cię kocham i cię nigdy nie opuszczę. Ta proporcja pokazuje też, czym różni się miłość Boga od miłości człowieka. Miłość człowieka, jakkolwiek piękna i święta, jest ograniczona do tego, co tu i teraz. A miłość Boga zwycięża wszystko, nawet czas. Nigdy nie ustaje. I dlatego Jezus może powiedzieć: będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus wypowiada te słowa jako ten, który sam jest prawdą. I dlatego te Jego słowa są wierne, te Jego słowa trwają i te słowa nas nigdy nie zawiodą. Z całego serca błogosławię na niedzielę Trójcy Świętej.